jest niezgodny ze stanem faktycznym, niezgodny z obowiązującym prawem. W powiatowym zespole szkół istnieją dwie szkoły, liceum ogólnokształcące i gimnazjum nr 2 i istnieć będą dopóki Rada Powiatu Wolskiego nie podejmie skutecznej uchwały o ich likwidacji. Zwracam na to uwagę także organ nadzoru pedagogicznego, donoszący kurator oświaty w decyzji nr 32 z 2016 roku. Przeczytam fragment, gdzie kurator pisze: nie ma powodu, aby domniemywać, że uchwała intencyjna, a zatem wyrażająca jedynie zamiar dokonania pewnej czynności, nie pociągająca jest za sobą rzeczywistych konsekwencji w postaci dokonania czynności jedynie nią zamierzonej. Proszę Państwa, stosując kolokwializm, można by porównać to do takiego przykładu. Rozwodzę się ze swoją żoną. I co z tego wynika? Nic nie wynika. Bo zamiar zmienił. Jeśli się mylę, proszę Pana mecenasa, żeby mnie tutaj oświecił w tej sprawie. Dziękuję. Panie starostwo, zdecydowanie może Pani Alicja raczej. Państwo chcemy przyjąć do pytania, odnieść się do jakiegoś przykładu prawnego, ale ja mówię inaczej odnieść. Wchodzę w separację, a nie rozwodzę się jako akt słowny czy jakiś akt wolny. Natomiast separację przecież aktem prawnym. Tak samo my. Mamy podjętą uchwałę, która cały czas nas obowiązuje. Gdyby nie to, że podjęte zostały pewne czynności prawne, to dokonaliśmy kolejnego etapu, bo uchwała intencyjna podejmuje się w jakim celu, proszę Państwa? No chyba w celu takim, aby poprzedzić likwidację. Zresztą tego wymaga prawa. A nie w celu takim, żeby zrobić to nie wiadomo po co. Bo tak to chyba wygląda z przekonania Pana Radnego, że podjęliśmy uchwałę intencyjną po to, żeby nie likwidować szkoły. No to trochę jakaś groteska jest. Szanowni Państwo, uchwała jest kompletna, zawiera wszystkie wymogi dotyczące nowych przepisów oświatowych. Dotyczy wszystkich placówek znajdujących się na terenie naszego samorządu, które powinniśmy wziąć pod uwagę, co bardzo szeroko i wyczerpująco określa uzasadnienie. Właściwie no, można by dyskutować, gdybać, ale Pan przypomina Państwu, że Pan Radny Szymilas już raz składał tu płomienne oświadczenie o łamaniu przeze mnie prawa,